Witajcie moi drodzy na takim bardzo, bardzo nietypowym, bo noworocznym czytaniu kart Kronika Kaszy. Z okazji nowego roku postanowiłam dla każdej z liczb wyciągnąć kartę, która będzie towarzyszyła w nowym roku, która będzie podpowiadała, na co zwrócić uwagę, żeby było nam łatwiej. To w jakim roku numerologicznym jesteśmy, to jest sprawa bardzo indywidualna. Ale teraz zaczął się właśnie ten światowy rok numerologiczny o wibracji 9. Każdy z nas może wyliczyć swój indywidualny rok numerologiczny, dodając swoje cyfry z daty urodzenia. Jeżeli ktoś urodził się 1 stycznia 2000 roku, czyli dodaje 1 dodać 1, bo 1 styczeń, 1 dodać 1, 2000, więc mamy tylko dwójkę, wychodzi, że jest numerologiczną czwóreczką, czyli liczba drogi życia 4. Co to oznacza? Poszukajcie, jest tyle tych informacji wszędzie. Ale też teraz właśnie wchodzimy w ten nowy rok numerologiczny i to się zadziewa przy okazji nowiu w pannie, więc z 3 na 4 mamy takiego, wiecie, numerologiczny nowy rok i też sobie doliczamy, bo mamy 2025 rok, czyli 2 plus 2 jest 4, plus 5 jest 9 i mamy 9. Co za tym idzie? Też warto sobie poszukać i poczytać. Ja tak w skrócie tylko opowiem, bo tu mamy wibrację taką ogólną, światową, dotyczącą nas wszystkich. To jest 9, a każdy jeszcze przypisany jest do swojej indywidualnej wibracji. Więc to warto sobie sprawdzić, żeby mieć jakieś podpowiedzi, wskazówki, wiecie. Nie trzeba się kierować tym na ślepo, że ach, idę z zamkniętymi oczami, bo to będzie w tym roku tak i tak. Wcale nie. Będzie nam po prostu łatwiej. Zrozumiecie, dlaczego się pewne rzeczy zamykają, zrozumiecie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego na świecie dzieje się tak, a nie tak, bo na to wskazuje ten rok, więc warto się tym zainteresować troszeczkę i sprawdzić. Równie, wiecie, tak jak obchodzimy ten taki kalendarzowy rok, jesteśmy ludźmi, mamy kalendarz, mamy zegary, ludzie uwielbiają liczyć, policzać, żeby to wszystko było czemuś przypisywane, ale też porządek wtedy jest na świecie, nie ma jakiegoś tam bałaganu i dlatego tak się dzieje, więc warto obejść sobie 2 roki nowe Sylwestra, tego naszego takiego, gdzie pięknie się ubieramy. Idziemy świętować zmianę kalendarza, roku kalendarzowego i to, że jesteśmy, wiecie, coraz starsi wiekowo, to warto też tutaj spojrzeć na te numerki. A te liczby są przecudowne, one są wspaniałe. Słuchajcie, zakochuję się w nich coraz bardziej. Ten rok numerologiczny 9 to czas intensywnych zmian, transformacji, na poziomie osobistym i globalnym, zakończenie, refleksje, duchowy rozwój oraz przygotowanie do nowego początku są kluczowym aspektem tego okresu. I wiecie, to będzie działo się tutaj na Ziemi, na naszym globie będą się działy naprawdę przeróżne rzeczy, więc nie zastanawiajcie też, dlaczego upada to, dlaczego upada tamto, dlaczego powstaje to, a dlaczego powstaje tamto, bo to tak energia na to wskazuje. Pod tym filmem znajdziecie też karty dla każdej wibracji z daty urodzenia osobno wyciągnięte, więc zapraszam do obejrzenia. Zrobiłam tak, żeby nie szukać. Każdy odnajdzie sobie swoją liczbę i przypisaną kartę z Kronika Kaszy oraz przesłanie Archanioła Michała. Ale jeżeli zechcesz obejrzeć reklamę przed każdym filmem, to będę Ci bardzo wdzięczna, bo dzięki temu YouTube wypłaci mi wynagrodzenie. Więc kochani, zapraszam. Odnajdźcie się i zobaczcie, co będzie się działo. Zobaczcie też, poszukajcie na tych kanałach takich typowo numerologicznych, co tu się zadzieje. Mój kanał nie jest jeszcze typowo numerologiczny, chociaż typowo numerologiczny to nigdy nie będzie. Będzie bardziej akoszowy i wahadłowy. No, chociaż nigdy nie mów nigdy, tak? Wszystko razem da się połączyć. Ja zapraszam na czytanie dla każdej liczby.
przytulam mocno. Życzę cudownego nowego roku o wibracji 9. Magda.